Witajcie, z tej strony Ferbi. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować pilotażowy materiał odebiania dla początkujących. Zapraszam. Przez lata użytkownicy używali Ubuntu i byli szczęśliwi. Jednak dziwne posunięcia firmy Canonical i silna rehatyzacja Linuxa sprawia, że Ubuntu zaczyna przeszkadzać. U nas w firmie używa się Ubuntu w wersji 18.04 i są coraz wyraźniejsze głosy wśród administratorów Linuxa, bo myślę się o Debianie. Jedną z krytycznych zmian, która nie podoba się użytkownikom, jest forsowanie snapów, które działają zauważalnie wolniej od paczkowanych aplikacji. Niektórzy myślą o przejściu na Minta lub już to zrobili. Moim zdaniem jednak Mint to pewna ufność w Ubuntu, że Canonical nie zrobi czegoś strasznego, przez co Mint będzie miał problemy. Debian na tym polu wydaje się odporniejszy na jakiekolwiek kaprysy. Debian to koncept dystrybucji ostatecznej. Jest to system, który można używać gdzie się chce i jak się chce. Jest to system, który mogą używać początkujący użytkownicy czy zaawansowani. Możesz mieć Debiana nie tylko na komputerze czy serwerze, ale również na smartfonie czy tablecie. A skoro jest to dystrybucja tak obszerna i dążąca, aby być systemem dla wszystkich, to również przechodząc z Ubuntu, możesz to zrobić bezstresowo na Debiana. I o tym będzie materiał. Proces instalacji przeprowadzimy w następnym odcinku. Jednak już tyle raz uchylę rąbka tajemnicy, że będziemy instalować system Debian w wersji LiveCD i z pakietami non-free. Jest to specjalna odmiana Debiana, którą można testować bez instalacji, a dodatkowo system zabiera pakiety niewolne, czyli takie, które producent udostępnia w gotowej formie i nie interesuje, co się z nimi dalej dzieje. Oczywiście taka praktyka wydaje się dziwna, ale większość systemów na tym bazuje, od Windowsa po system Apple czy częściowo Androida. Jest to praktyka, z którą walczą zaawansowani użytkownicy Linuxa, ale ta seria jest skierowana do początkujących, którzy nie znają mechanik oprogramowania. W opisie znajduje się link do Debiana LiveCD w wersji z GNOME. Jeśli masz wolne łącze, zacznij pobieranie już teraz. To już koniec tego pilotażowego materiału. Spróbuję jak najszybciej zrealizować materiał pokazujący instalację systemu. Do zobaczenia w następnym odcinku.